Gdybym na poważnie zrobił przewidywanie Euro 2020, to prawdopodobnie nigdy by tego nie obejrzał. Goddamn right. Alternatywne Euro naprawdę wam się spodobało i bardzo mnie to cieszy, bo dzisiaj druga część. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jacob. Klasycznie. I słuchajcie, ja wiem, zaczął się już turniej, ale pobawić się zawsze można jeszcze, nie? Jeszcze trochę. Jest dokładnie tydzień po rozpoczęciu, więc Euro jeszcze troszeczkę potrwa, więc jak jesteśmy na początkowej fazie tego wszystkiego, to możemy. Naprawdę cieszę się, że ten pomysł wartość piłkarzy decyduje o Euro wam się spodobał, więc dzisiaj robimy nie wartość piłkarzy, a karta z FIFA decyduje o Euro. Na czym to będzie polegało? Tak samo jak ostatnio. Jesteśmy na Wikipedii, tym razem polskiej, gdzie są wszystkie składy ponumerowane od 1 do 26. Włochy, Szwajcaria i tak dalej, wszystko ładnie posegregowane grupami. Niech Włochy znów posłużą nam za przykład i losujemy wtedy jednego zawodnika. Tutaj jest to 9, bierzemy 9, jest to Andrea Belotti. Przeskakujemy na Futbina i tutaj bierzemy najwyższy overall, jaki nam się wyświetli. Oczywiście FIFA 21. I liczy się najlepsza karta dostępna, jeżeli jest to karta specjalna, jak najbardziej ok. I oczywiście jej overall. I to jest reprezentant Włoch w teorii, bo będziemy jeszcze raz losować później w fazie grupowej, a potem, jeżeli przeszliby dalej, w rozgrywce pucharowej. Jeżeli natomiast karty specjalne dwóch zawodników byłyby o tej samej wartości, to liczy się ich karta bazowa. Jeżeli natomiast jeszcze karta bazowa jest taka sama, no to wtedy losujemy ponownie. W tej symulacji jest jeszcze moim zdaniem większa szansa na to, że ktoś inny zakończy niż jakiś dobry zespół jako zwycięzca Euro, ponieważ no karty specjalne czasem rozdawane są za nic. No dobra, to chyba zaczynamy. Ja zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, subskrybowania kanału, jeżeli wam się spodobał ten materiał. Być może jeszcze jakiś powstanie, może nie z Euro, może z czegoś innego. A ja biorę się do roboty. Zaczynamy od grupy, a już wiemy, że Turcja sobie średnio poradziła. Zaczynamy od reprezentanta Włoch, wcześniej był tylko przykład, więc wygeneruj i reprezentuje ich numer 20. Jest to Bernardeschi. Najlepsza karta, no i o tym właśnie mówiłem. Federico Bernardeschi ma 86 overalla, jego karta urodzinowa. No dobra, lecimy teraz do Szwajcarii. Szwajcarii generujemy i jest to numer 6. Zakaria, Denis Zakaria, jaki tam jest najwyższy overall? No właśnie, robi się ciekawie, Zakaria 91 overalla, ponieważ ma tą swoją kartę z najnowszego, jak to, Food Festival? Football Festival? Path to Glory, okej. No i już zaczęło się robić ciekawie. No Turcy, zobaczmy, czy w naszej symulacji im lepiej pójdzie. 14, jest to... Nie mam zamiaru czytać tego nazwiska. Czy los jednak nie jest sprawiedliwy, kiedy daje Turkom overall 65, kiedy Włochy mają 86, a Szwajcaria 91? Dobra, ale przechodzimy do Walii i w Walii generujemy sobie 22, no niedobrze to wygląda. Ale na pewno lepiej niż Turcja. I słuchajcie, 73 overalla, to oznacza, że, uwaga, na pierwszym miejscu mamy Szwajcarię, na drugim miejscu mamy Włochy. No nie wygląda na to, bo Włosi są naprawdę fenomenalni teraz i wydaje mi się, że mimo wszystko pierwsze miejsce zajmą, ale to jest nasza symulacja. Trzecie miejsce mamy Walię, a czwarte miejsce Turcja i z tym jak najbardziej się zgadzam. Turcja, Walia, Szwajcaria na pierwszym, a Włochy na drugim. Lecimy do grupy B. A w grupie B zaczynamy od Belgii, generujemy i jest to czwóreczka Boyata. No i Boyata będzie musiał walczyć z overallem 84. No, naprawdę nieźle, ale szkoda, że nie ma żadnej takiej specjalnej karty. No i mamy Danię. Tutaj oczywiście dużo zdrówka dla Christiana Eriksena. To jak oglądałem te sytuacje podczas meczu, to był dla mnie szok. Nigdy w życiu tak nie siedziałem przed meczem piłkarskim, licząc na to, że wszystko będzie dobrze, ale podobno już jest dobrze. Eriksen czuje się dobrze, tam dalsze operacje pewnie będą robione i szukanie przyczyny. Natomiast generujemy sobie, kogo tutaj wybieramy? 25. Andreas Christensen. Nie wygląda to dobrze, ale też aż tak fatalnie nie jest. 75 overall. No Dania raczej wygląda średnio na to, że miałaby wyjść. Dwa mecze przegrane oczywiście, jeden zrozumiały jak najbardziej, drugi świetny zaczęli. No ale Belgowie i Kevin De Bruyne po prostu z innej planety. No i tutaj też Belgowie na razie pokonują Danię. Zobaczymy jak pójdziemy z dalszą częścią tej grupy. Bo teraz jest oczywiście Finlandia. Finowie 3 punkciki jak na razie. Czy to przeskoczyło mi o jeden w dół do 24? Ten generator ma jakieś dziwne przeskakiwanie w dół o jeden. No ale dobra, nie będę tutaj się kłócił, bo ktoś mi jeszcze zarzuci, że oszukuje. Vala Kari. Oj, to będzie złe. No właśnie, i słuchajcie, zapomniałem tego dodać. Natomiast wpisuję tego zawodnika, no i oczywiście nie ma go w bazie. Jest on z FC Pat, z cypryjska liga, nie ma go w bazie Food. W takim wypadku losujemy raz jeszcze, no bo chcemy mieć zawsze jakiegoś walczącego zawodnika. Więc przechodzimy z powrotem na losowanie i losujemy jeszcze raz dla oczywiście Finlandii. To jest 26. No nie pomaga mi ta gra. No tym razem jednak znalazłem 64 overalla. Ajajaj.
No dobra, dajemy Rosję. Rosja daje nam numer 18 i jest to Żirkow. Okej, okay, sprawdziłem, niestety wygląda na to, nawet nie byłem świadomy, że Zenitu nie ma w FIFA. Okej, okay, w takim razie generujmy raz jeszcze i szukamy innego. 4 Karawajew, no to jest też Zenit, więc muszę jeszcze raz wylosować, bo wiem, że go nie będzie, więc jeszcze raz losujemy. 25, może to Rubin, Kazań, Makarow. Sprawdziłem, nie ma takiego zawodnika, więc jeszcze raz. 23, po raz kolejny Zenit, więc losujemy. 15, okej, okay, Aleksiej Mirańczuk, tu już mamy Atalantę. Mam tylko nadzieję, że ci zawodnicy nie są jakoś ukryci pod jakimś innym klubem, o którym nie mam pojęcia i zaraz wyjdę na nie wiadomo kogo. Tak czy inaczej, no szukałem po nazwiskach i oni je wyskakiwali. Mirańczuka znalazłem oczywiście, jest on z Atalanty 79 overalla, to jest reprezentant Rosji. Co oznacza, że oczywiście Belgia na miejscu pierwszym, Rosja na miejscu drugim, na miejscu trzecim będzie oczywiście Dania, na miejscu czwartym Finlandia. Czy to jest możliwe? Nie wiem, no Finlandia chyba musiałaby przegrać, ale wygrali z Danią, a to są bezpośrednie pojedynki się liczą, prawda? Więc grupa B jest skończona, grupa C. No mam nadzieję, że tutaj będzie mniej zamieszania, losujemy w takim razie 12. 12 to jest... Kto to jest? No proszę, odkrywamy nowe karty w FIFA, Perwan, 74 overalla, goalkeeper z Wolfsburga. Okej. Okay. Niderlandy, generujemy, dobrze, im idzie 10, oh, Memphis Depay. No i chyba mamy pierwszego toca, Memphis Depay, the ciastko, Memphis ciastko, nieważne, żarty, cech. 95 overalla to chyba wygląda na kartę, która zdecydowanie wygra tę grupę. No i też zapowiada się troszeczkę na to, że Holandia wygra grupę. Zobaczymy oczywiście, jak pójdzie do samego końca, ale dwa zwycięstwa bardzo ważne. Macedonia Północna i tutaj będzie chyba trochę szukania tych zawodników. 17, wątpię, ale nie, bardzo, okej, okay, chyba jednak trafiłem od razu. No i tak jak myślałem, całkiem nieźle, 82 overalla, oczywiście zależy, jak jeszcze Ukrainie pójdzie, ale na razie mają drugie miejsce, więc nie jest źle. No właśnie, Ukraina, generujemy w takim razie 15 i jest to... Żeby nie było, dałem Dynamo Kijów, Ukraina, obrońcy i niestety tego zawodnika nie jestem w stanie na razie znaleźć, więc muszę losować ponownie. Więc losujemy, jest to 10. Znowu trafiam obrońcy z Dynamo Kijów, więc mam tę stronę włączoną i znowu nie widzę go tutaj, więc znowu muszę wylosować. Wylosujmy w takim razie 24, jest to obrońca z Dynamo Kijów, ale z tego co widzę, jego karta tu jest. Oleksandr Tymczyk. Proszę bardzo, to o tego pana właśnie chodzi, 66 overalla, no to dobrze dla Ukrainy nie świadczy, bo będzie ciężko, będzie ciężko, no ale zobaczmy. Na pierwszym miejscu oczywiście Holandia, potem Macedonia Północna, potem Austria, a na samym końcu Ukraina. Niestety Ukraina, nie tym razem. Chociaż trzeba im zostawić, że radzą sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc no życzymy im też powodzenia, prawda? Chorwacja, kogo tutaj wylosujemy? Uwaga, 26, oj, 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 oj. Iwanusek, znalazłem go, 71 overalla, no Chorwacja mogła trafić lepiej, obawiam się, że będzie miała ciężko. Czechy, dobra, generujemy Czechy, to jest 5, numer 5, a to jest Coufal. Coufal, Coufal, tak czy inaczej, 82 overalla, jest reprezentantem, oczywiście, Czech. No i teraz Wielka Anglia, proszę bardzo, numer 21, a jest to Ben... Chilwell, więc tutaj też bez problemu będzie. Chociaż wydawało mi się, że będzie miał jakąś lepszą kartę. 86 overalla, to jest reprezentant Anglii. No i Szkocja, czy będzie Robertson? Zobaczymy. Generujemy w takim razie 10. 10 to jest, uwaga, Che Adams. Czy Adams ma informa o tym samym overallu? To jest dla mnie trochę nowość. No ale dobra, 74 to jest ich reprezentant. Czekajcie, czekajcie, stop, bo ja prawie dałem się nabrać. To jest Anglik przecież. A on jest Szkotem. Urodził się w Leicester, ale jest teraz Szkotem, więc pewnie tam są jakieś powiązania rodzinne. Tak czy inaczej uznaję, że jest Szkotem. No FIFA jeszcze tego nie zmieniła, natomiast no gra w tej reprezentacji, więc jak najbardziej powinienem go tutaj zaliczyć. Więc uwaga, mamy po kolei Anglia numer 1, potem mamy Czechy, potem mamy Szkocję, a na samym końcu mamy Chorwację. No tutaj tego pewnie się niewiele osób spodziewało, ale jak najbardziej tak to nie tak, tak, o, tak to robimy. O, i dochodzimy do mojej ulubionej grupy. Grupa z Polską. No dobra, miejmy to już za sobą. Oczywiście jutro walczymy z Hiszpanią, więc nie wiem, co się wydarzy. Oczywiście będę kibicował, ale no to jest Hiszpania, tak? A my potrzebujemy minimum remis, żeby być na... mieć nadzieję. Ach, ta nadzieja nas kiedyś wykończy. 14, słuchajcie, Klich. No okej, okay, nie jest źle. Albo jest źle? Myślałem, że Klich ma chociaż jedną kartę specjalną, a tutaj proszę bardzo. Nie, 73 overalla. I ta Słowacja, Jezus Maria, 6, Gregus. Mam nadzieję, że on nie będzie... Znaczy, mam nadzieję, że będzie miał jakąś słabą kartę po prostu, aczkolwiek źle to wygląda. Na szczęście jest i uwaga, pokonaliśmy Słowację. Tylko, że...
Nie tam, gdzie trzeba było, bo tutaj 71 overalla, co oznacza, że są niżej niż Polska. No i Hiszpania! Kto zostanie z Hiszpanii wybrany 24? Jest to Laporte. No Halloweenowa karta mu pomaga. Zmienił narodowość, bo jest on baskijskiego i francuskiego pochodzenia. Zmienił na hiszpańską, teraz gra dla Hiszpanii. No ale tutaj mamy jeszcze jego kartę z Francji, no ale bierzemy go jako Hiszpana, także 88 overalla. Dobra, Szwecja. Zobaczmy w takim razie 16 Szwedzi, to Kraft. No grupa ogólnie nie najmocniejsza, bo 74 overalla, ale Szwedzi pokonują Polaków. I będziemy mieli tak: Hiszpania na pierwszym, Szwedzi na drugim, Polacy na trzecim, a na czwartym będzie Słowacja. Co już wiemy, że się raczej, chociaż może się wciąż wydarzyć tak, no prawda. Także ustawiamy to oczywiście tak jak powiedziałem. Mamy szansę na wyjście z trzeciego, ale do tego dojdziemy później. Na razie idziemy do grupy F. F jak Francja i F w komentarzach po pierwszym meczu Polaków. Dobra, losujemy w takim razie. Francja 19. No to on, Karim Benzema, oni są napakowani gwiazdami znowu. Francja jest mocna i to im trzeba powiedzieć. 97 overalla. No ale przynajmniej pozytyw jest taki, że już go nie mogą użyć, bo ta oczywiście zasada trwa, że jak już kogoś raz wylosowaliśmy, to ponownie go nie wybieramy. No ale w grupę wchodzą bardzo mocno. No, jestem ciekawy, co tam u Niemców, także zobaczmy. Numer 7, to jest Kai Havertz. Dobrze. Szczególnie dobrze, że Kai Havertz ma 95 overalla w tym nowym festiwalu Path to Glory. Path to Glory, niech tak to zostanie. Nie wygrywają z Francją, ale są niedaleko. Pytanie jak Węgry i Węgry 21, Botka, którego niestety nie ma w bazie food, więc generujemy raz jeszcze. Numer 10, to jest Cersei. Niestety, chyba nie ma w ogóle ligi węgierskiej, więc losujemy dalej. Numer 4, no i to już jest, Szalaj. Dobra, wracam, myślałem, że to jest inny Szalaj i znowu go nie ma w FIFA, także losujemy raz jeszcze. Ten Szalaj, o którym ja myślałem, gra w Mainz, ale to jest numer 9, a tu jest numer 18. Dawid Ziger? No znowu nie będzie, bo widzę, że to jest... No tak jest, jeżeli to jest klub węgierski, to od razu będę losował ponownie. Chyba, że Adam Lang. No nie, no Cypr. Niestety, muszę ponownie losować. No, ciężka tutaj sytuacja. Dibusz, znowu klub węgierski, z którego już losowaliśmy kilka razy, więc ponownie 20. W końcu kogoś trafimy. Freiburg, tu jest szansa. No i szansa wykorzystana. 72 overalla, to jest reprezentant oczywiście Węgier. No jak na Węgry, okej. No i teraz oni, Portugalia. Uwaga, numer 8, a jest to João Moutinho. No mogli mieć kogoś lepszego, ale na grupę wystarczy, prawda? Co prawda nie z pierwszego ani drugiego miejsca, bo na to byłoby ciężko, ale Moutinho 83 overalla. Więc uwaga, Francja idzie na pierwsze miejsce, Niemcy idą na drugie miejsce, Portugalia idzie na trzecie miejsce i na czwarte oczywiście idą Węgry. Co oznacza, że Walia, Dania, Austria, Szkocja, Polska i Portugalia będą, cztery z tych zespołów będą walczyć o wyjście z grupy, także losujemy znowu od góry, czyli od Walii zaczynamy. Okej, jesteśmy już na Walii i generujemy 20. Numer 20 będzie Daniel James. Okej, nie pamiętam, czy on ma jakąś kartę specjalną, nie wydaje mi się za bardzo. No właśnie, 77. Zobaczymy, czy to wystarczy. Czas na Danię, a Dania numer 8 i jest to Delany. No a tutaj jest ładnie, 86 overalla z Danii. Dobra, czas na Danię i jest to numer 4, jest to Hinteregger. No i właśnie, 87 overalla, to jest jego ocena i ma kartę specjalną, to o tym właśnie mówiłem. Austria jest na pierwszym miejscu w teorii, ale oczywiście ważne jest top 4. No ale ich szanse naprawdę są praktycznie, no już 100%owe, że przychodzą dalej. Będzie ciężko u Polaków, ale teraz Szkocja. No dobra, Szkocja, losujemy. Numer 5, przeskoczyło o jeden w górę, jest to Grant Hanley. No tu jako Polacy mamy niby szansę, 70 overalla, zależy kogo wylosujemy. Wojciech Szczęsny byłby idealny, no ale na to będzie ciężko liczyć. Dobra, wracamy w takim razie i teraz chyba czas na Polskę. Już nie mówiąc o Lewandowskim, ale reszta, powiem szczerze, może być ciężko. Także generujemy 26. Oby puchacza nie było w fucie. Rozwaleni przez symulację FIFA. 67 overalla, no i to jest raczej... Dziękujemy, do widzenia. Niby jeszcze Portugalia może odpaść, ale numer 20 to jest Diego Dalo. Tutaj raczej nie będzie problemu, wyjdzie w top 4. No a jeszcze pamiętamy, że ma kartę specjalną 85 Future Stars. Dobra, w takim razie, kto odpada? Odpada Polska i odpada Szkocja. Walia przychodzi, Dania przychodzi, Austria przychodzi, Portugalia przychodzi. Jest jak jest, lecimy dalej. A zaczynamy od pojedynku Belgia-Walia. No to zaczynamy od Belgów, Belgowie numer 5. Jest to nie kto inny jak Jan Vertonghen, ale jak tam jego overall? A jego overall to 83. Okej, okej.
Czy ktokolwiek jest w stanie Vali to pokonać? Zobaczmy. Generujemy numer 19, no będzie ciężko. David Brooks próbował, niestety 76 overall to jest za mało i dzięki temu wiemy, że Belgia przechodzi dalej. W następnej kolejności Szwajcaria kontra Macedonia Północna. Losujemy numer Szwajcarom, to jest 11 i w takim razie jest to Ruben Vargas. No 74, mogłoby być lepiej, ale też Macedonia Północna jest ich rywalem, więc zobaczymy co Macedonia zrobi. Okej, okay, mamy Macedonię, losujemy 19, jest to... Oj, tego może nie być w ogóle. Liga Bośni i Hercegowiny, niestety nie ma tego zawodnika w fucie, więc losujemy raz jeszcze 24. Avramovskiego też niestety nie ma, sprawdziłem, więc losujemy dalej 26. Też go nie ma. I mamy numer 3, może on, Zajkow. Okej, okay, Zajkowa znalazłem, potwierdziłem, że jest to on. 63 overalla kontra Vargas, czyli Szwajcaria wygrywa, proszę bardzo. Szwajcaria przechodzi dalej, Francja, Austria, może tutaj trochę więcej nazwisk będzie. Francja, zobaczmy, numer 12, oj, to Lisso. No ale niestety tak to jest, że zawodnicy z dobrych narodowości dostają karty specjalne nagle z 80 na 88. I Francja ma znowu duże szanse na to, żeby przejść dalej, bardzo duże, nie wiem co by się tu musiało wydarzyć. No ale spróbujmy, Austria, proszę bardzo, 18, walczą i niestety raczej będzie ciężko. Bo 72 shop raczej z Tolisso nie ma szans i znowu Francja niebezpiecznie wygląda, czas na Czechy, Szwecja. Drużyna czeska wystawia numer 12 i jest to Lukas Masopust. Lukas Masopust, 75 overalla, no dobra, kogo wystawią Szwedzi? Numer 7 i to jest Larsson Sebastian. No i proszę bardzo, 73 overalla, czyli Czechy wygrywają o 2 overalle, proszę bardzo, czeska. Czesi będą walczyli z Francją. Czy tam może się coś ciekawego wydarzyć? Zobaczymy, zobaczymy, ale czas na Hiszpania kontra Dania. W Hiszpanii generujemy, jest to 22 i jest to Pablo Sarabia. No powiem, tacy niemrawi ci Hiszpanie wyszli na ten mecz pierwszy pucharowy. Zobaczymy jak odpowie Dania. Także losujemy 19 i jest to Jonas Wind. Oj, będzie ciężko. No Dania jeszcze bardziej niemrawo wyszła, 72 overalla. Co oznacza, że no Hiszpanie, co by nie powiedzieć, przechodzą dalej, ale teraz mamy naprawdę wielki pojedynek, Anglia kontra Niemcy. Dobra, kto będzie reprezentował Anglię? Losujemy 25, Saka, oj. Może miał niski overall na samym początku, ale 90 dzięki Future Stars jest zapisane na ich koncie i to jest naprawdę świetna reprezentacja, jeżeli chodzi o oczywiście pierwszy mecz fazy pucharowej, a my przechodzimy do Niemiec. I tutaj, no, będzie ciekawie, bo Niemcy musieliby naprawdę jakiegoś kozaka, chociaż kozaków mają. Dobra, to generujemy 17 i niewiele brakowało, bo także oczywiście karta specjalna ze Future Stars Neuhaus 88, no ale Saka lepiej oceniany, czyli fajny pojedynek dwóch przyszłych gwiazd, można tak powiedzieć, wygrany przez reprezentację Anglii. Proszę bardzo. Niemcy odpadają, ale Anglia, Hiszpania będzie ciekawiej. Na razie jednak Holandia, Portugalia. Dobra, Holandia w takim razie 24, jest to Kop Mainers. No i proszę bardzo, 91 overall, ale wlecieli teraz. No Portugalia, żeby to pobić, będzie miała naprawdę ciężko. Bo to, że jakoś w Portugalii jest, to wiemy, ale 21 to jest Diego Jota. No i czyżby jego występ... Bardzo, bardzo średni moim zdaniem, jeżeli chodzi o ich pierwszy mecz. No i proszę bardzo, Holandia przechodzi, bo Diego Jota ma 90 overalla. Mało brakło, ale mówię, nie był to jego najlepszy występ i doprowadził do tego, że Portugalia niestety nie przechodzi dalej. A my mamy ostatni pojedynek w tej fazie, czyli Włochy kontra Rosja. Czy fantastyczni Włosi będą fantastyczni dalej? 3 i to jest Chiellini. Okej, okay, Chiellini wysoki overall ma. A nawet jeszcze wyższy dzięki karcie specjalnej 89. Więc raczej Rosjanom będzie ciężko, 15. Aleksiej, no ale Aleksiej już był, więc tutaj losujemy ponownie. Numer 1, Anton Szunin. Niestety nie ma Dynama Moskwa, więc jego też oczywiście nie będzie, losujemy dalej 13. No i Kudryashov ma 73 overalla, no bez szans, gnieceni przez Włochy, oczywiście rosyjscy zawodnicy. No i przechodzimy do samej góry, Belgia, Szwajcaria, lecimy od nowa. Belgowie wystawiają 6, a jest to Axel Witsel. No jego karta flashback 86 overalla, ale czy to wystarczy? Na Szwajcarię losujemy 25, oj to będzie ciężko Szwajcarom. Oj, tu jest Pogrom, Belgowie przechodzą dalej, szwajcarski zawodnik 70 overalla, za mało. Francja kontra Czechy. Zaczynamy od Francuzów, proszę bardzo, 21,
Lucas Hernandez, no co za nazwiska. Aczkolwiek Lucas Hernandez nie miał żadnej karty specjalnej. W FIFA nie mieć karty specjalnej, no to jak praktycznie to być totalnie zmiażdżonym i nic nie grać w całym sezonie. Aż się dziwię, że tak się stało. 82 overalla to jest reprezentant Francji z Czechami. Czyżbyśmy mieli sensację? Czyżby czekała nas sensacja? No dobra, Czechy, pokażcie co potraficie. Uwaga, 26 na serio. No i pokazali, 72 overalla, Sadilek, także Francja, nawet jak ma słaby występ, to i tak przechodzi dalej. Ale teraz Hiszpania, Anglia. Mamy już Hiszpanów, losujemy, jest to numer 2, ależ teraz przeskoczyło Cezar Azpilicueta. Jakim cudem Cezar Azpilicueta nie ma żadnej karty specjalnej? No tego nie oczekiwałem tutaj. 84 overalla, czy to może być trochę mało? Na tak mocną Anglię. Anglia, losujemy numer 25, Saka już był, więc losujemy raz jeszcze. Numer 17 i jest to Jadon Sancho, no to chyba znamy rozwiązanie. No ale żeby nie było, 96 overalla nie może zagrać później, więc to też jest jakiś tam, powiedzmy, ważny element, 96, no co oznacza oczywiście, że Anglia przychodzi dalej, Hiszpania nie podobała. Teraz Holandia, Włochy, piękne pojedynki teraz. Okej, Holandia, losujemy, numer 22, Dumfries. Zawodnik z dwoma bramkami już na tym Euro, także gratulacje dla niego. 89 overalla, dobry reprezentant, trzeba to powiedzieć. Zobaczymy jednak, jak poradzą sobie Włosi. Okej, no to losujemy. Włosi idą na numer 15 i jest to Francesco Acerbi. To jest chyba koniec. Na to niestety wygląda. 85 overalla, pomimo tego, że jest to karta specjalna, no to z Dumfriesem nie ma szans i to Holandia przechodzi dalej. Idziemy do półfinałów, a mamy tutaj Belgia, Francja. Ach, ta Francja. No dobra, Belgia, w takim razie losujemy. 18 i Denayer. Denayer jakąś kartę specjalną ma, bo chyba nawet nią grałem. No tylko, że jest to karta nie najlepsza. 84 overalla na Francuzów. No ale jeżeli by trafiło na niższy numer niż 18, no to zobaczymy, czy Francuzi będą mieli dużo szczęścia, czy trochę mniej. Uwaga, losujemy numer 12. Tolisso już był. Jeszcze raz muszę go wylosować, uwaga. Numer 5, Lenglet. No i ta jedna karta specjalna sprawiła, że Francuzi wygrywają. 86 kontra 84. No i niestety, Francja, no niestety, nie wiem, zależy kto komu kibicuje. Francja przychodzi znowu do finału, ale będzie miała dobrego na pewno przeciwnika. Anglia kontra Holandia. Zacznijmy od Anglików, którzy moim zdaniem są faworytem tutaj. 24, Reece James, a Reece James ma na pewno kartę Future Stars. Tak jest, 87 wiem, bo trafiłem, ale jak odpowie Holandia? No dobra, Holandia, proszę bardzo, 19, jest to Weghorst, no tu będzie ciężko. Chociaż niewiele brakowało, bardzo wyrównane spotkanie, powiedziałbym, że to jest chyba taka dogrywka, prawie że. 87 Reece James, 86 Weghorst i ledwo, ale Anglicy w jakiejś 89, 90 minucie strzelili bramkę Holendrom i to oni trafiają do wielkiego finału, Francja, Anglia. No i zobaczymy. Bardzo możliwy finał swoją drogą, moim zdaniem, więc Anglia czy Francja? Zaczynam od Francji. No dobra, Francuzi, losujemy numer 4, Rafael Varane. Oj. Oprócz tego, że oni mają naprawdę wybitnych zawodników, to ja mam wrażenie, że we Francji cały czas trafia się tych dobrych na dole. No ale może to jest tylko moje, że mam tak mocny skład, że mi się tylko tak wydaje. 95 overalla, naprawdę, jak Anglia ma przekozacki skład, to nie wiem, co by się tam miało wydarzyć. Żeby Anglia to mogła wygrać. Zobaczmy, zanim przejdziemy dalej, kto tutaj by mógł. Może Mason Mount chyba delikatnie przez te jego update'y. Harry Kane może. Nie pozostaje nam nic innego jak, uwaga, wylosować, a jest to numer 3, Luke Shaw. Oczywiście wiedziałem, gdzie to zmierza, bo Luke Shaw, pomimo tego, że ma kartę Team of the Season, no to nie ma jej na poziomie Rafaela Varana, 95 overall, co oznacza, że co byśmy nie robili, to Francja znowu wygrała. To w takim razie chyba będzie moja ostatnia symulacja. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za tę zabawę. Mam nadzieję, że wam się podobała. Myślałem, że przez to, że te karty specjalne będą wprowadzone, to ta Francja będzie miała troszkę mniejsze szanse, no ale troszkę tutaj losowania dobrego dla nich. Z Belgią dobrze im wyszło, z Czechami dobrze im wyszło, wszędzie im dobrze wychodziło, dobrze się losowało. Oprócz kart specjalnych to jeszcze te numerki. Dziękuję wam bardzo, jeżeli ktoś tutaj dotrwał, to jak zawsze koko euro spoko. No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, na razie, do usłyszenia.